Siemanuszko, ja jestem Pepetym Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj już na polu. Siejemy sobie żyto z KWS-u hybrydowe. Tonę kupiłem, nie wiem czy akurat tyle wyjdzie, bo to mniej więcej niby jest 14-16 hektarów. Nie wiem, ile to dokładnie tego wyjdzie. 8000 zł zapłaciłem za ten materiał siewny. Jeśli nie wyjdzie, to wiadomo, albo się kopili, a musi zasiać więcej żyta i to samo jakoś tam mniej więcej wyjdzie. Siejemy. Odbawka tak samo bezrokowo tutaj była robiona na szybkości. Tutaj wiadomo, miałem tylko dzierżawę, to i tak mnie nie pokrywa, że tutaj żadne dopłaty, więc to i tak na samego siebie tak zrobiłem. Więc to parę na szybkości wszystko ogarniam. To wszystko. Jeśli nawet dobrze nie zrobiłem bezrokowcem roboty, ale dzisiaj z tego względu, że podobno mi znowu deszcze i tak kuźwa ta robota jakoś tak nie idzie, jak bym chciał, po mojemu nie idzie. No niestety takie życie, więc wolę sobie dzisiaj chodzić zacząć też to, bo muszę zacząć, żeby po prostu już schodziło. I takie to właśnie są uroki tego całego nowego biznesu. Więc dlatego jest na koncie 352 tysiące, małym hakiem, to można powiedzieć, może 352 tysiące, bo tam te chodzówki to już nie ma co liczyć. Bydło będzie przywiezione na dniach. Chłopaki mieli przywieźć mi ogólnie już bydło dzisiaj, ale że coś się im stało, nie wiem czy samochodem, czy ogólnie coś tam się stanęło i przesunęli to na jutro. Więc jutro będzie, to bydło będzie w nowym budynku, na nowym gospodarstwie. I będzie elegancko, więc tak w ramach informacji, no bo tam będzie 100 tysięcy za to właśnie, żeby przywieźć, znaczy zakupione będą mi załość 180 tysięcy, no i wiadomo, że jeszcze tam 3 czy tam 4 tysiące za transport, tak to właśnie wychodzi. Więc jeszcze nie jest tak źle, pod tym względem siejemy, no mówię, odmianę z KWS-u, że to hybrydowe, zobaczymy jak to wyjdzie, wszystko na wariacki papier tak wychodzi faktycznie, tylko była oprawka zrobiona tutaj, nic więcej i nawet na gnojowicy nie dałem nic, bo tak kuźwa, nie wiem, terminy przeganiają, miało być czekania dzisiaj, czekania też nie przyjedzie, bo zaraz deszcze mają być, oni też tam pojechali kosić jakieś 15 minut stąd. Już się cieszymy, że ta czekania przyjedzie, że będziemy mogli na końcu kukurydzę zrobić na kieszonkę. Niestety no nie można, bo pojechali my tam gdzieś dalej. Nie zdążyli się wyrobić po prostu z przyjazdem. Tak wszystko nie idzie tak jak po mojej myśli, no ale niestety to jest takie. No co powiedzieć, nie? Nie wszystko idzie tak jakby się chciało, no niestety takie to jest życie. Więc na dniach dopiero pewnie za 2-3 dni przyjadą chłopcy kukurydza, jutro przyjadą z bydlakami. W końcu coś się będzie zaczynać, się może dziać więcej. No dzisiaj tutaj tak kuźwa, mówię, no bezrokowcem też nie robiłem, uprawiłem jeszcze pół pola drugiego po soi. Soi też nie mogę dokosić, bo za wilgotna jest. Tak wszystko nie idzie, nawet nie opinałem panomo bezrokowca od John Deere, żeby zapiąć sobie do silnika. Bo zresztą tak powiedziałem, tutaj jest ten ciągnik. Będzie teraz chodził w sezonie siewnym, tylko będzie chodził klas, bez rokowców będzie chodził sobie John Deere i to jest cała tutaj zabawa, żeby po prostu to jak najszybciej poprawiać, nie rozpinać się i nie cudować. Mam takie maszyny, mam takie ciągniki, mogę to spróbować. A propos, znalazłem klienta na Fenda właśnie mojego 515, którego mam. 145 tysięcy gościu mi daje, powiedział, że mu się zapasuje, on tam sobie to będzie oganiał po swojemu. On mu potrzebny jest ciągnik taki mniej więcej takiej mocy, no i dobra. Ja byłem skłonny dać mu, znaczy wziąć, znaczy, no po prostu sprzedać na za 130 tysięcy, 145 tysięcy gościu będzie chce wypłacić mi właśnie za ten ciągnik. Wiadomo, dla mnie lepiej, im więcej, tym ja będę miał mniej pieniędzy na dokładkę do kolejnego ciągnika, który będzie musiał być przeprowadzony mimo wszystko. Bo muszę jednak mieć już dość spore na ciągniki. Fend po prostu nie wypałem, ale fend będzie mój sprzedawany może na dzisiaj. Nie wiem, bo gościu był wczoraj, przyjechał, powiedział, że na dniach przyjedzie dziś bądź jutro. Więc zobaczymy, czy tak to będzie. Jeśli tak będzie, to po prostu jeszcze będzie odcinku kolejny prawdopodobnie wprowadzenie do sprzedaży tego fenda. Ja sobie już będę spokojnie szukał ciągnika. Bo po co mi ciągnik kolejny, bo mi się coś będę szukał pomiędzy klasem a właśnie John Deere'em, to takiego 185 koni, 180 koni,
Może była tego ze 150 koni, ale naprawdę z dobrym silnikiem, z dobrym silnikiem, z dobrym silnikiem, z dobrą skrzynią. Myślę, że takie coś utrawię. No co? Ale jak to się mówi, tyle za ogłoszony prawdziwy, no bo co mogę się rozkręcać pod tym względem. Do tego dogadałem się wstępnie z chłopakami, jeszcze właśnie z chłopakami właśnie od z paszowozu, co testowałem, bez niego, tą 17. Na razie na ten moment nie mają większego na placu, ale jest to wszystko fajnie dogadane. Z nimi po prostu tak dogadane, że jeśli będą miały, teraz po prostu to wezmę i podmienię w cudzysłowie. Wiadomo, z łopatą, nie było. Chciałem 20, tylko 20 już mi z kolei kuźwa nie wchodzi. Ta 17 byłaby tak idealna pod tą oboję, tą mniejszą. Tam dużą to oczywiście jest, można powiedzieć, każdy paszowy schodzi. Tam nie ma problemu. Chociaż ja też powiem szczerze, zastanawiam się właśnie nad rozebraniem tej mniejszej obory. Tutaj na tym moim głównym gospodarstwie w cudzysłowie i postawieniem nawet takiego samego obiektu, który teraz mam aktualnie, z tego względu, że chcę trochę zwiększyć tą hodowlę. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale to jeszcze nie na ten okres. Podejrzewam, że to jest gdzieś w granicach dwóch sezonów. Dwóch sezonów to będzie właśnie zrobione. Zburzenie, postawienie nowego budynku, ewentualnie też myślałem, właśnie jak będę miał zniwelowaną tą jak to powiedzieć, nie halę, tylko te zadaszenie, tak powiedzmy, tak w cudzysłowie. Dużo mówię w cudzysłowie, ale mało ważne. To właśnie może tam będą myki chowane w tej oborze, a droga będzie dostawiona właśnie obok. Planów jest dużo, w głowie myśli 100, jak to się mówi. Jak to będzie wydanie, no wiadomo, to będzie bułbanki, co kosztowało za tym łącznie z kawami i wszystko. Oczywiście też nowe takie materiały, takie na zajebistej cenie. Ja postawiłem właśnie tamtą obórkę, i to wszystko. Ale jeszcze mówię, no z obórką tak nie myślę pod względem postawienia, bo na razie to tak ziemi brakuje. Więc myślę, że ten sezon, kolejny sezon to będzie właśnie dokupywania pól. A za dwa sezony, trzy będzie postawiona obora właśnie, żeby już po prostu zwiększyć to, a teraz muszę na pewno dokupić jakieś 10, na 12 pól. Mam ten budżet dość fajny, mogłem teoretycznie już to wykupić, ale jeszcze się waham, bo jednak krowy, muszę kupić odwarkę, muszę kupić, wymienić odrzutnik, można powiedzieć, wymienić na większy, czyli sprzedać ten aktualny, kupić drugi, kupić drugą większą beczkę, tą sprzedać. Więc to już mam tam około 120-100 tysięcy, w zależności jaki odrzutnik, w zależności jaka beka będzie kupowana. Więc ten obiekt musi być. Tych pieniędzy wszystkich nie chcę wytykać się, bo zatem tak mieliśmy tak na tym pograniczu, mamy to wszystko. Więc nie chcę, tak żebyśmy, nie wiem, byli na kwocie 20 tysięcy, 40 tysięcy na koncie mieli. Musieć kanał też sporo weźmie. Prawdopodobnie, bo tutaj ja mam gdzieś ustawione 8, 10, no 10 chyba. Właśnie 10 stron mi się zdaje, 10 hektarów powinno mi to starczyć teoretycznie, czyli jakieś tam 2,5 hektara farmingowego nie być. Ja tak liczę, nie wiem, czemu tak to się przyliczało do tej wydajności. Więc 10 hektarów kukurydzy prawdopodobnie, jak nie 20 będzie, bo to nie wiem, czy wszystkiego nie zetnę na kieszonkę, bo czy będę w tym roku chciał wciąć jakąś na ziarno, nie wiem, bo szczerze ja już mam za dużo kombinowania z tym wszystkim. A po drugie, już ludzie zapisują się do mnie do zaścięcia kukurydzy na ziarno. Ten kombajn, no faktem robi swoją robotę. A ta 60-rzędówka jest tylko za niego za duża, więc niby ma te 200 koni, nie ukrywam, no to ma tę przelobowość, ale chciałbym coś innego tu ogarnąć. W przyszłym roku właśnie kombajn też dokupić po prostu, nie sprzedawać, tylko dokupić drugi. Patrzę się mniej więcej na takie 300 tysięcy, 350 tysięcy, to jest taki maksimum, który będę chciał wydać. No bo myślę, że jeśli po kupnie krów, właśnie na drugim gospodarstwie
tam będzie jakiś, powiedzmy, okres kadencyjny, że tam 2-3 miesiące jeszcze lekarze będą dawać, no to wtedy po tym dawaniu to jeszcze będzie, powiedzmy, teraz jest wrzesień, czy październik, listopad, grudzień, czyli będzie, powiedzmy, od stycznia, luty, marzec, przez 3 miesiące ktoś tam tych pieniędzy powinien jeszcze z tego mleka dodatkowo być. Więc tu już powinien mieć taki fajny budżet pod tym względem. Tutaj nas na pewno wzmocni, te krowy na pewno nas wzmocnią, no bo teraz aktualnie ja z tej jednej obory można powiedzieć, że mam 36 tysięcy, 38 tysięcy złotych właśnie chyba z tej obory, sam tej, z pierwszej, no to tej dużej to mam w ogóle tam obędne pieniądze, tam jest chyba około 150-160 tysięcy za mleko właśnie, tak można powiedzieć. Aż wiadomo, że jeśli będziemy rany bierzemy, no to bierzemy za całość, tak? I nie patrzymy się na to jedno obora dała i druga. No ale tak to można powiedzieć, że tak to właśnie, proszę Państwa, jest. Ładnie, że tylko się sieje. Zastanawiam się tylko, czy, no zobaczę, czy tutaj powinien podnieść rydliczki. Skołanie to chodzi, a trochę przychylnie się nie przygłębiam, bo tutaj to są zaganiacze, tutaj te zaganiacze, które sobie tam wchodzą. Fajnie, bo ten talerzowy siewnik naprawdę robi tutaj. Tak szczerze myślałem, że bez orkowca miałem ten tutaj siew, czy po prostu nie wziąć, nie odbyć tej wody i nie zacząć sami siewnikiem, to mógłbym sobie nawet mówić takiego mniejszego case'a zapiąć, bo po prostu, no 4 metry to by sobie uciągnął, nie ma tam innej możliwości, tam nie bez przesady podnosić, nie mam zmęczony to wszystko, więc on by sobie tam na luzie pod tym względem sobie dawał radę. Kurwa, jakoś się programu mi się już zapowietrzy. Więc też by sobie dawał radę, ale mówię, że dobra, nie będę kombinował, niech to sobie jeszcze trochę doprawi, ta ziemia się lepiej, niech będzie powiedzieć, że lepiej to wyglądało u siebie, no i widać, tu jednak jest lepiej. Do tego pewnie będę chciał pożyczyć sobie wały, no znajomego, bo ja tak ogólnie nie się nie wałuję pól, ale że pod tym względem, że będę sprzedawał te zboża, jadł sobie będę zabierał, może będę sprzedawał, też w zależności ile tam będzie tego. To muszę powałować z tego względu, iż lepiej, żeby było niżej ścięte po prostu. Wiadomo, tu są jakieś tam migi basy, to te pole jeszcze nie jest, wiadomo. To jest pierwszy sezon, który ja to obsiewam praktycznie, do pierwszy siew jest na tej działce. Podejrzewam, że będę chciał wykupić na 225, 4000 takiego. Ale wiadomo, to jest teraz podpisane na 2, na 3 lata. Umowa z chłopakami. Oczywiście umową na taka, wiecie, na między sobą, tam, że przez gminę, czy coś, że przez agencję, przez gminę to chyba jeszcze, tak, przez gminę można, bo dopłaty się nie bierę. Więc na takiej zasadzie ja dopłaty nie biorę. Więc przez gminę jest to podpisane, więc to jest wszystko na legalu zrobione. Więc ja się bardzo cieszę. Ogólnie gdzieś słyszałem, w zasadzie, że jest przetarg na ziemię, właśnie, i to są tam gdzieś po mojego byłego szefa ziemię do kupienia. Się zastanawiam właśnie, jak tam będzie wyglądała sytuacja. Będę na pewno was informował pod tym względem, bo to są ziemia jest z licytacji komorniczej. Będzie licytacja komornicza. Ja będę chciał to właśnie też wykupić. Jak tutaj gospodarek tak kupiłem. Z licytacji za bardzo wtedy śmieszne pieniądze, bo teraz to abstrakcje kurwa cenowe są, no ale to mało ważne. Więc tam jest chyba około 10 hektarów w dwóch kawałkach, jednym przy drugim, więc to by pasowało. Znaczy to wiecie, czy 10 hektarów razy 4, 2,5 hektara farmingowego. Tak, bo ja nie wiem, jak to jest możliwe, że miał taki 7 hektar taki łopsie po prostu, nie? Mało ważne. Więc będzie licytacja. Ja będę startował do tej licytacji. Wiem, że na pewno wstępnie ona cała niby gospodarka ma mieć wartość, jak się nie mylę, żeby nie zabrać 400 tysięcy. Sporo. Sporo, bo to trzeba przyznać, że sporo. No ale wiecie. Chyba 10%, 15%, więc ja muszę 60 tysięcy muszę mieć na wkład własny, żeby to, a co się mówi? Jak pamiętałem, co to było. No, żeby po prostu płacić komunikowi na no, tą licytację. I będę sobie licytował. To działki fajne są. Tam nie wiem, za ile je wytargam,
tam wiadomo, tam są parę działek, mnie bardziej kłopot są te dwie działki. Chyba, że bardzo uda się kupić wszystko, bo chodzi o to, że ten gość kupował ziemię. No i wiadomo, kupił tu hektar, tam kupił 2 hektary, tam kupił 10 hektarów. No i się zaplątał pod tym względem. No i w tym wiec teraz pytanie, kto kupi ziemię i za ile? Bo jeśli tak może być, to już nawet w życiu realnym, z życia realnego mogę powiedzieć, że była sytuacja, goście licytowali ziemię. Licytowali ziemię, bo kupił ziemię maszyny, no i nie dało sobie rady z tego. To u mnie ziemia chodzi po 30 tysięcy, ludzie dawali parę pod 80 tysięcy, 82 tysiące dawali za hektar ziemi. Z tego względu tylko, żeby chłopak, nie wiem, czy żeby wyszedł, może nie powiedziałem to akurat, żeby wyszedł, tylko po prostu byli tak chętni na tą ziemię, że kupili. I miał chłopak 300, 400 tysięcy czy 500 tysięcy kredytu, ale akurat tylko tam to słyszałem tak mocno, bo to było głośno akurat tutaj w okolicy mnie, pod tym względem. Taka pół bańki kredytu, bo tam wziął kombajn, wziął coś tam, wiadomo, spacał, ale coś tam później się noga podwinęła. No i zrobicie to, że za chyba 7 hektarów, 7 razy 8, tak, 56, 8 hektarów, 7 hektarów sprzedał ziemi, zdecydowali i po prostu płacił do maszyny. I jeszcze mu zostało chyba na 20 parę hektarów. A więc, kurwa, można. Tak samo tutaj, zobaczcie, mi nie będą chcieli tą ziemię. I ten element chciał no, po prostu kupić. Ja jestem chłonny tej ziemi, bo mi potrzeba na te uprawienie, na uprawki, na te zboża, uprawki, na te łąki, na te kukurydzę, muszę mieć to wszystko. Bo wiadomo, na soja, rzepak, czy słonecznik, to są tylko jako te zmianowane uprawy, które muszą być w gospodarstwie. To są wymagane. Ale tak przeważnie jak widzicie, ja przysiałem przeważnie jakieś zboża, to wszystko tak, żeby to po prostu jakoś więcej nogi miało. No akurat w tym roku trafiło, że najwięcej mam soi. Miałem. To jest bezapelacyjnie, nie tylko kukurydzy, no kukurydza to jest moje priorytetowa uprawa, czy to na ziarno, czy to właśnie na kieszonkę. No bo ja przy takim areale, które posiadam, mam mało co do ogarnięcia. Kowskiego, ale kieszonkowo myślę, że teraz mnie nadobiał, bo to duże pole będę chciał właśnie skosić na kieszonkę, salutkie pole, powtarzam, będę chciał skosić na kieszonkę, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Więc powiem tak, rozwój to będzie konkretny, taką mam cichą nadzieję, więc tutaj będzie po grubości, tak mi się zdaje, jeśli się uda kupić tą ziemię. No jest praktycznie pod sam granic tej wsi, więc jest tak jakieś 5 km w jedną, 6, nie wiem dokładnie na 6 km w jedną stronę będzie przejazd. Ale jakbym kupił, to tam tylko będą łąki. Wiadomo, trochę to będzie dziwnie wyglądało, bo ja będę się próbował kupić na te łąki, żeby nie dojeżdżać nie wiadomo ile. Nie wiem, kombajnem jechać 20 na godzinę, bo zajęła dostał. A na razie nie mówię, co dokładnie będzie, bo jeszcze nie wiem, kiedy ta licytacja będzie, czy to będzie teraz na tych miesiącach najbliższych, czy to będzie po nowym roku, czy jak. Tego jeszcze wam nie mogę powiedzieć, bo tego nie wiem po prostu. Więc ja się będę cieszył, jeśli to się uda drapnąć, tak to powiem. No to jest bez budynków, tylko sama ziemia. Szkoda z jednej strony. Ja bym sobie budynki jeszcze przytulił, ale jeśli nie przytulę, no to też nie będę z tego powodu płakał, bo i tak ja mam za dużo tych gospodarstw wyodrębnionych, żebym teraz mógł sobie jakoś jeszcze dokupić kolejną gospodarkę i zwiększyć hodowlę krów, bo ja się za takie zaplątanie zrobię, chociaż wiadomo, chciałem tu 500 krów, to jest już nierealne, bo to zaraz farming się kończy, chociaż chciałbym, no, jeśli teoretycznie teraz pociągnął tak zdrowo, rozsądkowo, bo tutaj to jest w stanie do marca jeszcze nagrywać tego farminga, bo nie wiadomo kiedy tam te modyl kolejne wdolski prądce będą wychodziły. To będę właśnie chciał robić, jeśli wychodziłby farming właśnie 20 dwójka codziennie tak samo, no część z 20 piątką, to by było zajebiste, no ale zobaczymy jak to będzie wychodziło. Jeszcze jest to, no, powiedzieliśmy już miesiąc do 20 piątki, premierki, więc już jest zdrowo. Chyba coś na mało tego silniku ustawię. Zobaczymy jak to będzie. Może to będzie dobrze. Bo to mam dwa jednostki, 2,5 jednostki wychodzi
Na hetę miałoby chodzić, no nie wiem, czy tam wychodzi. Nie wiem, to tak szczerze, teraz powiem, muszę abstrahując. Nie wiem, to się odwaliło, coś mi się jakiś mont dodał, nie wiem, czy jakoś ściągnąłem jakiś ten, że kuźwa, ani tego obornika nie mogę dążyć, ani da się rzucić. Gnojowicy mało idzie, tego obornika mało idzie, gnojowicy mało idzie, tych nasion też mało idzie. Nie wiem, to się odjebało, no ale to mi się trochę nie podoba. Przeglądałem te mody, nie wiem, kuj chodzi, oznaczałem, spróbowałem, zaznaczałem i chuj to dało. Tyle powiem. I nie wiem, o co chodzi pod tym względem. No podejrzewam, do końca będziemy kończyć. Już mi dużo nie zostało, ja sobie to ogarnę, myślę jutro. Znaczy dzisiaj, to znaczy pewnie sobie chciałbym ogarnąć. Może, ale nie obiecuję, miał być live wczoraj, nie udało się tego live'a zrobić. Bo trochę tam, no, szczerze, nie tyle, że mi się nie chciało, co troszeczkę jestem lekko rozbity, a tu już tam ważne tylko, żeby odcinki były, więc to jest dla mnie najważniejsze, żeby było codziennie odcinki, aż do końca chociaż tego roku, tego farminga. Dobra, młodeczki, ja nie przedłużam, dzisiejszy odcinek był na tyle, jeśli taki odcinek wam się spodobał, serdecznie, proszę o komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z innego odcinka, na razie, cześć.